maratonie, jest około 150 osób. Przyjechały do nas dziewczyny z całego Podkarpacia, z Jasła, Krosna, z Dębicy, ze Stalowej Woli. Dziewczyny, które tak samo jak my kochają zumbę i gdziekolwiek dzieje się maraton, po prostu przyjeżdżają, żeby razem w takiej fajnej, dużej, kolorowej grupie po prostu się bawić, tańczyć i cieszyć swoją obecnością i tą fantastyczną muzyką. My tak się na Podkarpaciu tu bardzo trzymamy, instruktorzy zumby, i w sumie jeździmy do siebie. Byliśmy już w Jaśle, byliśmy w Dębicy, byliśmy w maju w Krośnie, teraz jesteśmy tutaj w Sanoku i mam nadzieję, że to będzie dalej trwało. Jak najbardziej zumba w Sanoku, jak i w innych miastach się sprawdziła. Mamy bardzo dużo chętnych i coraz więcej osób zaraża się zumbą i właśnie chcę uczestniczyć w takich wydarzeniach, w takich eventach jak ten. Niektóre moje panie mówią, że to jest jak narkotyk, a niektórzy się śmieją, że jak sekta. Oczywiście ja mówię, to są pozytywne energie, pozytywne sekty, pozytywne nałogi i oby jak najwięcej ludzi się tym zarażało, bo naprawdę jest to wspaniała zabawa. Zumba jest o tyle niesamowita, że jest formą fitness i tanca, ale równocześnie też sposobem na życie. Te zajęcia są pełne uśmiechu, kolorów, wprawiają w naprawdę niesamowity nastrój. Do tego świetna muzyka, proste kroki, bardzo kobiece, zmysłowe, w których można się odnaleźć, podnieść też swoje samopoczucie, swoją wartość siebie. Myślę, że to jest po prostu fenomenalna sprawa i świetne osoby tanczą też zumba, więc tutaj się tworzą jakieś tam społeczności, grupy, które razem trenują, tanczą zumbę, jeżdżą na maratony, chodzą na imprezy, po prostu lubią przebywać w swoim towarzystwie. Przy jednym treningu możemy spalić nawet i 800 kalorii. Co jeszcze jest bardzo wesoła i tak naprawdę sprawia, że ćwiczący nie zdają sobie sprawy, że ćwiczą, cały czas myślą, że to jest świetna zabawa i przez to chętnie przychodzą. Nie wyobrażam sobie tygodniowej zumby, już od ponad 2 lat praktycznie zumba towarzyszy mi w moim życiu. No i każdy jakiś taki czas bez zumby, nie wiem, spędzony w domu, spowodowany chorobą, jest dla mnie bardzo, bardzo ciężkim okresem.